Temat szkoły powrócił w jesieni kolejnego roku, czyli 1936 roku. W tym bowiem czasie starsza siostra Jędrka miała rozpocząć naukę w szkole powszechnej. Mama Krysi i Jędrka musiała w związku z tym podjąć dość ważną decyzję. Czy wysłać córkę do szkoły, a syna zostawić samego w domu? Oczywiście pod opieką babci. Czy wysłać oboje do szkoły? Szczególnie, że Jędrek czytał już nie najgorzej, bo babcia Nina uczyła go dość intensywnie, zgodnie zresztą z chęciami chłopca. Ostatecznie wzięła ze sobą oboje i udała się do szkoły, która znajdowała się na środku olbrzymiego placu otoczonego kręgiem koszarowych budynków. Szkoła ta, po śmierci marszałka, zmieniła nazwę ze Szkoły Rodzin Wojskowych na Szkołę imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Duży portret patrona na koniu zawisł na ścianie sali, w której odbywały się apele, występy, zabawy i inne uroczystości. Jędrek, który początkowo cieszył się z decyzji mamy, kilkanaście metrów przed szkołą nagle zmienił zdanie i zaczął wyrywać dłoń z jej ręki. „Ja nie chcę iść do szkoły”, krzyczał na cały głos. „Ja już umiem czytać i liczyć. Ja chcę zostać w domu”. Inne mamy prowadzące swoje dzieci zaczęły spoglądać na wrzeszczącego Jędrka z wyraźną niechęcią. Niektóre dzieci też zaczęły krzyczeć i zrobił się nagle spory bałagan. W tej mocno drażliwej sytuacji mama, jak przystało na żonę oficera, pociągnęła energicznie wrzeszczącego wciąż i zapierającego się nogami synka i niemal wrzuciła go prosto w ręce pana woźnego, którym był potężnie zbudowany sierżant konnej artylerii. Ten złapał silną ręką krzyczącego Jędrka, który nagle zamilkł, wciągnął go do środka i zatrząsnął drzwi. A mama, wciąż trzymając Krysię, najpierw cała poczerwieniała, a potem rozpłakała się, jak to mama, i siadła na ławeczce przed szkołą, bo postanowiła zaczekać na syna. Po jakimś czasie Jędrek wyszedł z innymi pierwszoklasistami. Podszedł do mamy, ucałował ją i powiedział cicho: „Przepraszam”. „Jak tam było, synku?”, zapytała mama. „Nawet nie najgorzej, ale”. „Jakie ale, synku?”. „Ale muszę siedzieć w jednej ławce z dziewczyną, to wstyd”. „Przecież to twoja siostrzyczka, Jędrusiu”. „Siostrzyczka”, mruknął Jędrek, „ale dziewczyna”. Po jakimś czasie Jędrek stwierdził, że w szkole jest zupełnie fajnie i bardzo szybko zaprzyjaźnił się z kilkoma osobami, chociaż były to dziewczyny. Nauka szła mu bardzo łatwo. Zresztą nie było w tym nic dziwnego, przecież umiał już czytać i, jak powtarzał, liczył aż do 100. Poza tym bardzo ładnie pisał pierwsze literki i całe słowa, a także zupełnie dobrze wychodziły mu rysunki. To wszystko razem spowodowało, że już na początku drugiego roku nauki został wybrany gospodarzem klasy, z czego był bardzo zadowolony, a nawet dumny. Okazało się też, że Jędrek ma całkiem spory talent aktorski. Kiedyś, jeszcze zanim poszedł do szkoły, mama wpadła na dość oryginalny pomysł i przed wizytą swoich kuzynów, którzy nigdy nie widzieli Krysi ani Jędrka, przebrała ich za siebie nawzajem. I tak Jędrek został Krysią, a Krysia Jędrkiem. Przybyli goście dopiero pod koniec wizyty zorientowali się w przebierance. W czasie pierwszego balu w drugiej klasie Jędrek wystąpił w stroju koszałka-opałka, a 11 listopada, w Dniu Święta Niepodległości, jego strojem został mundur ułana z czasów powstania z 1830 roku. Mundur bardzo mu pasował, a szczególnie cieszyło wysokie i błyszczące blachami ułańskie czako. I w tym samym ułańskim mundurku Jędrek szedł na czele uczniów szkoły imienia marszałka Józefa Piłsudskiego podczas defilady 3 maja w 1938 roku w Modlinie. Trasa pochodu wiodła szosą, przy której z jednej strony wznosił się pomnik z popiersiem marszałka, a z drugiej stał budynek oficerskiego kasyna zbudowanego jeszcze za carskiego zaboru około 100 lat wcześniej. W lecie chodziło się nad rzekę, na piaszczystą plażę, skąd można było obserwować płynące z góry Wisły, aż spod Krakowa, Sandomierza, Kazimierza i Warszawy do Gdańska i Morza Bałtyckiego tratwy, czyli połączone pnie pochodzące z górskich lasów. Płynęły też parowe statki wycieczkowe z turystami na pokładzie. A w zimie Nieopodal szkoły była czynna ślizgawka na letnich kortach tenisowych, na której Jędrek razem z siostrą oraz koleżankami i kolegami stawiali pierwsze kroki, a raczej ślizgali na łyżwach typu śniegulki przykręcanych do butów. I tak mijał czas szczęśliwego dzieciństwa Jędrka, jego siostry Krystyny i wielu tysięcy Polek i Polaków w podobnym wieku. W czerwcu 1939 roku Jędrek i Krystyna skończyli trzecią klasę szkoły powszechnej. Zaczęły się wakacje. Tym razem mama zdecydowała, że w nagrodę za dobre świadectwa pojadą na całe 2 miesiące bardzo daleko, bo w góry, do krainy zwanej Huculszczyzną na wschód od Bieszczad, gdzie żyli Huculi, czyli górale narodowości ukraińskiej, lecz oczywiście, jak wszyscy, obywatele Polski. U cioci na Huculszczyźnie, bo siostra mamy mieszkała tam właśnie nad piękną górską rzeką Czeremosz, Jędrek każdego dnia odkrywał coś nowego. A to spotkali się w oko ze śliczną łanią, samicą jelenia, a to odbyli wycieczkę do obserwatorium astronomicznego na szczycie góry Popiwan, a to przeżyli spływ tratew huculskich zwanych tam darabanami, a to wyprawili się na górę, gdzie schodziły się granice 3 państw – Polski, Rumunii i Węgier. Węgry bowiem zajęli część byłej Czechosłowacji. Jak to wszystko się zmienia i jak szybko, pomyślał Jędrek, 9-latek interesujący się historią, patrząc na studentów węgierskich niszczących na słupie graniczny czechosłowacki symbol. Co nas jeszcze czeka? Zapytał pewnego dnia wujka Nuśka, męża cioci Marysi, który od lat był leśniczym w tym pięknym zakątku przedwojennej Polski. Co nas czeka? Powtórzył wujek. Obawiam się, że nic dobrego, chłopcze. Obym się mylił. Dorzucił po chwili. Niestety wujek Nusiek się nie mylił. W drugiej połowie sierpnia na Huculszczyznę przyjechał ojciec Jędrka, pan kapitan. Oczywiście w mundurze, z czego syn był bardzo zadowolony i dumny. Cieszył się też na ciekawe, wspólne z ojcem wycieczki, a może nawet na wyprawę na niewielkich, ale dzielnych koniach zwanych hucułami. Niestety, zaledwie 3 dni po przyjeździe ojca pojawił się w leśniczówce z najbliższej strażnicy żołnierz Korpusu Ochrony Pogranicza i dostarczył panu kapitanowi rozkaz natychmiastowego udania się do macierzystej jednostki. I tak skończyły się latem 1939 roku wakacje Jędrka i jego siostry. Ostatnie, jak się w niedługim czasie okazało, szczęśliwe wakacje. Był to też koniec szczęśliwego dzieciństwa rodzeństwa i wielu innych rodzin w Polsce.